czy musisz przejść badania psychologiczne, czyli tak zwane popularne psychotesty, jeżeli masz brak widzenia obuocznego, a będziesz zatrudniony na wózkach tak zwanego niskiego unoszenia. Zapytanie mojego widza. Witam Pana serdecznie, zwraca się do Pana z prośbą o poradę w następującej kwestii. Śledzę Pański kanał na YouTubie bardzo uważnie i oglądałem chyba wszystkie filmiki, wszystkie odcinki i w jednym z nich wspominał Pan o problemie, który dotknął mnie aktualnie, a mianowicie badania lekarskie na wózki. Niestety byłem zmuszony zmienić pracę. Nowy pracodawca skierował mnie na badania na stanowisko pomocnik magazyniera z obsługą wózka elektrycznego nisko unoszącego, tak zwany paleciak, unoszący na wysokość około 25 cm nad ziemię, ale z jakimś napędem z baterii akumulatorowej. Zaznaczę, że nie mam tak zwanego widzenia obuocznego, czyli stereoskopowego. Noszę szkła kontaktowe, ale widzę bardzo dobrze. I moje pytanie brzmi, czy jest możliwość, abym mógł wykonywać wyżej wymienione prace, nawet jeżeli nie przejdę badania psychologicznego, a dokładnie badania na stereometrze na widzenie stereoskopowe. Pozdrawiam serdecznie i prosiłbym o jak najszybszą odpowiedź. Dziękuję. Sprawa tutaj jest omówiona w takich wytycznych Instytutu Medycyny Pracy z Łodzi i te prace na tych paleciakach, na tych wózkach niskiego unoszenia zostały zakwalifikowane jako obsługa urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość do 1,6 m niskiego składowania wózków paletowych. Czyli 1,6 m to gdzieś na wysokość takiego niskiego człowieka. I w tym przypadku, pod pewnymi warunkami ostrości wzroku tego oka lepiej widzącego, widzenie stereoskopowe nie będzie tutaj od Ciebie wymagane. I jest to w kontraście, jest to w zdecydowanym przeciwieństwie do pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszącym towary, ale na wysokość powyżej 1,6 m, gdzie niestety widzenie stereoskopowe już jest wymagane. Czyli jaki z tego praktyczny wniosek, że podczas psychotestów na paleciaka prawdopodobnie albo psycholog nie będzie Cię badał na stereometrze, albo wynik tego badania nie będzie miał znaczenia dla lekarza, mówię tylko o badaniu stereoskopowym. Natomiast przy normalnym wózku widłowym musisz mieć widzenie stereoskopowe zachowane, czyli jak to wszyscy popularnie mówią, musisz umieć ustawić patyczki na stereometrze. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jak masz coś ciekawego do powiedzenia o badaniach psychologicznych, o tak zwanych psychotestach na wózki widłowe i wysokiego unoszenia i niskiego unoszenia, zrób to w komentarzu do tego wideo. Każdy Twój oddźwięk będzie widziany. Mile, naprawdę mile. Tutaj z relacji widza wynika, że jak potrzebował rozwiązać sobie jakiś problem, to obejrzał całe moje produkcje i to, żeby było śmieszniej, te pierwsze produkcje, bo dawno nic o wózkach widłowych i psychotestach na wózki widłowe czy jakieś inne nie opowiadałem. Także na tym kończę. Jeżeli Ci się wideo spodobało, daj lajka, daj kciuka i do zobaczenia w kolejnym filmiku.